Cześć, zapraszam Cię na dalszą część zadań z egzaminu ósmoklasisty 2020. Zadanie 9. Na kartonowej siatce sześcianu Mariusz nakleił 6 figur, tak jak pokazano na rysunku. Następnie z tej siatki skleił kostkę. Który rysunek przedstawia kostkę sklejoną przez Mariusza? Tutaj to zadanie jest na wyobraźnię przestrzenną, ale na pewno na matematyce mieliście siatki i sami też być może sklejaliście z nich sześciany, żeby widzieć, które krawędzie jak je połączyć. I ja postaram się to wytłumaczyć na rysunku 3D. Czyli rysujemy sobie sześcian własny, czyli dwa kwadraty i łączymy krawędzie. Tak, i mamy sześcian. I teraz, co widzimy z tej siatki? Że w podstawie mamy ten kwadrat pełny, czyli to jest nasza podstawa. To jest podstawa. Jeden bok, bok prawy jest tutaj, czyli to jest ten trójkąt pusty. Bok prawy i bok lewy to jest to koło pełne, czyli to jest bok lewy. Lewy. I teraz tak. Gdzie idą zgięcia? Przy tym boku prawym to idzie zgięcie w tą stronę i to idzie zgięcie w tą stronę. Czy to też są boki tego naszego sześcianu. Czyli de facto te wszystkie puste figury to są boki i to koło pełne to też jest bok. A podstawa górna to będzie ten trójkąt pełny. Czyli to jest, napiszemy sobie tutaj, że to jest góra. To jest druga po prostu podstawa. No i teraz narysujmy sobie to w 3D. W podstawie mamy kwadrat pełny, czyli sobie zakreślimy go. Kwadrat pełny. U góry mamy trójkąt pełny. Czyli też sobie zakreślimy. I teraz tak, bok prawy. Bok prawy to jest trójkąt. Sam obwód trójkąta, tak? I bok lewy to jest koło pełne. No i teraz przednia płaszczyzna to będzie kwadrat. Sam obwód tego kwadrata, czyli tak. I tylna płaszczyzna to będzie koło, ale obwód. Sam obwód tego koła. I tak mamy narysowane w 3D tą figurę. Ten sześcian. I teraz patrzymy na nasze odpowiedzi i popatrzmy na odpowiedź A. Czy to jest możliwe? Teraz tutaj mamy u góry, czyli u nas u góra jest co innego, ale to oczywiście wiadomo, że ten sześcian może nam się inaczej ułożyć. Czyli tutaj mamy okrąg, my mamy z tyłu okrąg i patrzymy, które krawędzie, czy są krawędzie, które się ze sobą łączą i łączą się przy te figury. Czyli okrąg z kwadratem, okrąg z kwadratem i już się nam nie zgadza, ponieważ naprzeciwko naszego okręgu jest właśnie kwadrat. A tutaj one są, tutaj są połączone jedną krawędzią. Więc ta odpowiedź na pewno już nam odpada. Drugie. Tutaj mamy na górze mamy kwadrat pełny, u nas jest na dole, czyli pod spodem teoretycznie powinien być trójkąt pełny, tak? Tak według naszego rysunku może tak być. I teraz patrzymy właśnie te krawędzie, które się ze sobą stykają, czyli kwadrat pełny z kołem pełnym. Kwadrat pełny z kołem pełnym. Tak, mamy taką krawędź. I teraz z trójkątem pustym. Z trójkątem pustym się łączy tylko kwadrat. Tutaj to się nam zgadza, tak? Bo tu mamy kwadrat i tu jest trójkąt. Czyli tu mamy tą krawędź, która nam się łączy, ale ma się też łączyć pusty trójkąt z kołem pełnym,
a one są po przeciwległych stronach, więc ta odpowiedź też nam odpada. Teraz odpowiedź C. Koło pełne, tutaj mamy z boku, naprzeciwko niego jest trójkąt pusty. Ok, może tak być. Teraz patrzymy, co się łączy, czyli koło pełne z kwadratem pustym. Tak, łączy się, bo tutaj mamy tą krawędź, czyli to się nam zgadza. I teraz koło pełne z trójkątem pełnym. Tutaj mamy też tą krawędź, czyli to się nam też zgadza. Jeszcze sprawdźmy trzecią krawędź, czyli trójkąt pełny z kwadratem pustym. Też się nam zgadza, tutaj też mamy taką krawędź, więc ta krawędź też się nam zgadza, więc ta odpowiedź jest prawidłowa. Ale sprawdźmy sobie jeszcze na wszelki wypadek odpowiedź D. Tutaj mamy kwadrat pełny z kołem. To też się nam zgadza teoretycznie, czyli to się zgadza. Kwadrat pełny z kwadratem pustym też się zgadza. I kwadrat pusty z kołem pustym nie zgadza się, ponieważ są naprzeciwko. Czyli ta odpowiedź też odpada. Czyli z tego wynika, że odpowiedź C u nas jest prawidłowa. Teraz mamy tutaj zadanie 10. Dany jest wzór opisujący pole trapezu, gdzie x i y oznaczają długości podstaw trapezu, a h oznacza wysokość trapezu. Którym równaniem opisano x wyznaczone poprawnie z tego wzoru? Czyli musimy sobie znaleźć to x, to znaczy wyznaczyć to x. Co robimy najpierw? Najpierw pozbywamy się kreski ułamkowej, czyli mnożymy dwie strony razy 2. Po lewej stronie będzie 2p, to jest równe, dwójki nam się skrócą, czyli zostaje nam x plus y w nawiasie razy h. Teraz, żeby nam zostało po jednej stronie x, no to musi nam zostać cała ta suma na razie, bo ona jest w nawiasie. Czyli skoro mam mnożenie razy h, żeby to skrócić, to dzielimy przez h, czyli 2p podzielić przez h jest równe x plus y. I po jednej stronie już mamy x plus y i jeśli chcemy się pozbyć tego y, to po prostu odejmujemy go. Czyli 2p przez h minus y i po prawej nam zostaje x. I mamy wyznaczony x. X to jest 2p przez h minus y, czyli u nas odpowiedź D jest prawidłowa. Ok, super. Idziemy do następnego. Kąt ostry rombu ma miarę 60 stopni, a bok tego rombu ma długość równą 4 cm. Oceń prawdziwość podanych zdań. Krótsza przekątna dzieli ten rąb na dwa trójkąty równoboczne. Najpierw narysujmy sobie ten rąb. Rąb to kopnięty kwadrat i ma wszystkie boki równe. Ok. I u nas te boki mają po 4 cm wszystkie. I kąt ostry rąbu ma miarę 60 stopni. Czyli tutaj mamy 60 i po drugiej stronie mamy 60. I teraz narysujmy sobie tą krótszą przekątną tutaj. I teraz co my musimy sprawdzić? Czy ten trójkąt jest równoboczny? Jak to sprawdzimy? Musimy sprawdzić, czy te trzy kąty są równe i mają po 60 stopni. Więc wyznaczmy sobie resztę kątów w tym czworokącie. Suma miar kątów w czworokącie to 360 stopni. Odejmijmy sobie już to, co mamy, czyli 60 i 60, czyli 120. I to jest 240. No i 240 podzielić na 2, to mamy po 120. Czyli te kąty rozwarte w tym rąbie mają po 120. Czyli tu jest 120 i ten kąt też jest 120. I teraz krótsza przekątna dzieli ten kąt, te kąty 120 na połowę. Czyli faktycznie będzie tu 60,
tu 60, no i trzeci 60, czyli będzie to trójkąt równoboczny. Czyli pierwsze zdanie jest prawdziwe. Pole tego rombu jest równe 8 pierwiastków z 3 cm kwadratowego. Wzór na pole rombu. Pole jest równe A razy H. I teraz narysujmy sobie tylko to H. A mamy znane, bo jest 4 cm, a H to jest wzór na wysokość w trójkącie równobocznym, czyli to jest A razy A pierwiastek z 3 przez 2. I wychodzi nam pole równe A kwadrat pierwiastek z 3 przez 2. I możemy sobie wyliczyć, podstawić do wzoru pod A 4, czyli 4 do kwadratu to jest 16, razy pierwiastek z 3 przez 2. Tu się nam skraca i mamy 8 pierwiastków z 3. I drugie zdanie, pole tego rombu jest równe 8 pierwiastków z 3, również jest prawdziwe. No i mamy rozwiązanie.